Jakie spięcie Gronkiewicz-Walc z Giertychem wywołało burzę? O kogo poszło? Jako komentarz powiem, że trwa spór związany z wygaszeniem mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. W Portalu X doszło w związku z tym do spięcia między Romanem Giertychem a Hanną Gronkiewicz-Walc, która skrytykowała marszałka Sejmu Szymona Hołownię. Przypomnijmy, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uchyliła postanowienia marszałka Szymona Hołowni dotyczące wygaszenia mandatu byłych szefów MSWiA. Izba ta jednak nie jest uznawana za sąd w świetle prawa europejskiego. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że nie jest ona niezawisłym i bezstronnym sądem. Sprawę skomentował poseł K. O. Roman Giertych. PiS próbuje zastraszyć marszałka Sejmu. Aby zgodził się na udział w pracach Sejmu osób nie będących posłami. To samo próbują zrobić z sądem penitencjarnym, aby nie wydał polecenia zatrzymania skazanych. Właściwie te groźby to zapowiedź buntu wobec państwa, stwierdził. Na wypowiedź Giertycha zareagowała Hanna Gronkiewicz-Walc, która skrytykowała marszałka Sejmu. Marszałek nie może zmieniać prawomocnych wyroków sądowi. Nie powinien informować skazanych, co mają zrobić, bo w ten sposób wyręcza ich adwokatów i ingeruje w kompetencje sądów, napisała, odpowiadając Giertychowi. Dla PiS temat zamknięty. W sobotę stanowisko PiS w sprawie wyraził Waldemar Buda, który zapowiedział, że Wąsik i Kamiński będą chcieli uczestniczyć w kolejnym posiedzeniu Sejmu, a ewentualne blokowanie tego może mieć daleko idące konsekwencje. Nie było marszałka, który blokował posłowi dostęp do pracy, miejsca pracy, do głosowania. Ciężko przewidzieć emocje, jakie w związku z tym mogą być, stwierdził. Mogą zablokować parlament. Ciężko przewidzieć emocje. Buda podkreślił także, że dla jego ugrupowania, po orzeczeniu Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN, temat jest zamknięty. Sąd Najwyższy wypowiedział się już w tej sprawie. Prezes SN uznaje sprawę za zamkniętą, zaznaczył. Czy Twoim zdaniem panowie Kamiński i Wąsik powinni uczestniczyć w obradach Sejmu? Dziękuję że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.